Zaburzenia seksualne są jednymi z najczęściej pojawiających się objawów stwardnienia rozsianego. Poczucie atrakcyjności dla kobiety chorej na SM może być bardzo zachwiane. Myślę, że w momentach nawrotu choroby ono może nawet ulec po prostu gwałtownemu zdruzgotaniu. Ja takich doświadczeń miałam sporo, dlatego że stwardnienie rozsiane wpłynęło nie tylko na takie widoczne kwestie, jak nie wiem, problemy z chodzeniem czy z równowagą, ale to są też kwestie związane z takimi podstawowymi fizjologicznymi sprawami. Jest to temat bardzo wstydliwy, niestety pojawiający się bardzo często wśród kobiet, ale również i wśród mężczyzn chorych na SM. Przede wszystkim trzeba mówić prawdę o swojej chorobie, o swoich odczuciach, o swoich objawach, co się może zdarzyć, uświadomić, na czym polega ta choroba. Z tą chorobą można żyć. Naprawdę można żyć, potraktować to jako koleżankę, która żyje obok. No nie trójkąt, ale jako koleżankę. I pogodzić się z tym i opowiadać to przede wszystkim partnerowi, który, jeżeli jest mądry, to zrozumie i pomoże nam w dalszym prowadzeniu i życiu. I wtedy jest łatwiej i można przełamywać góry i doliny pokonywać. Atrakcyjność kobiet z SM-em to jest taka, myślę, taki obszar, nad którym musimy, takie poczucie atrakcyjności, nad którym musimy stale pracować, dlatego że właśnie w momentach remisji nie jest to trudne, żeby w momencie remisji tak czuć się w pełni wartościową kobietą, ale gdzieś wiadomo, że ta choroba potrafi się odezwać co jakiś czas. Dla mnie jako osoby chorej problemem jest to, że nie wiem, gdzie udać się po informacje, po poradę w momencie, kiedy pojawią się one u mnie. Mam świadomość tego, że z wieloma z nich można normalnie funkcjonować, można mieć udane życie seksualne, potrzeba tylko wiedzy i specjalisty, który doradzi, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o zaburzenia seksualne, na pewno jest to, myślę, że trudny i krępujący temat, zarówno jeśli chodzi o osoby chore, jak i zdrowe, ponieważ w środowisku społecznym panuje takie tabu, jeżeli chodzi o otwarte rozmawianie na tematy związane z seksem. Natomiast należy zachęcać partnera w miarę swoich możliwości poprzez dawanie przykładu i mówienie o swoich ograniczeniach i obawach. Być może to sprowokuje także partnera do otwartego mówienia o tym, co jemu sprawia jakąś trudność, czy co jest dla niego jakimś kłopotem. Myślę, że gdyby mimo wspólnych i obopólnych starań nie udało się jednak dojść do wspólnego porozumienia, czy jeżeli ta rozmowa rzeczywiście byłaby bardzo trudna, wówczas można by było skorzystać na przykład z konsultacji seksuologicznej, która mogłaby być jednorazową konsultacją.